Siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i oczywiście jestem ja, to jest kanał Michał Games. No i witam was w kolejnym odcinku, oczywiście z Rafta razem z Moniką. Możesz się elegancko jeszcze raz przywitać. Witajcie wszyscy. Może kiedyś jak przekonacie nas odpowiednią liczbą łapeczek, to Monika też będzie ze mną na kamerce. Zobaczymy, ale wiecie to, ile by musieli wbić? A, dość dużo, jestem droga. No ale to powiedz, mniej więcej. 500 łapek. Dobra, tak. Wiem, że tego nie zrobiliście. Tak, chociaż 20 łapek to by było. Weź troszeczkę ten sobie laptop przesuń do tyłu, bo może znowu tam zbierać coś. Dobra, a my już sobie lecimy, także bez przedłużania. Odpływamy w końcu z tej wyspy, już mnie troszeczkę zirytowała. W sensie no znaczy nie było jakichś wielkich problemów, ale długo to trwało, zanim ogarnęliśmy wszystko. Wiatr akurat w tą stronę mamy, więc fajnie powinniśmy sobie odpłynąć. No i elegancko. Żadnych wysp teraz na horyzoncie chyba nie ma, ale dzisiaj nie zajmujemy się żadnymi wyspami ani niczym takim. Dzisiaj mam zamiar w końcu skończyć to maszynownie. Czyli przede wszystkim musimy sobie zrobić troszeczkę metalu. Metal i drewno. Na szczęście tych surowców troszeczkę nam się udało zebrać. Chociaż widzę, że drewna kurde nie ma. Jakbyś Monika mogła ściachać do góry i zasadzić nowe. Okej. Byłbym wdzięczny. Audio to tam się potem ustawi, muzyczkę i wszystko. Poprzednie odcinki były trochę zmulone. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Nowa energia, nowe siły. No i okej, dobra. Także tu mi się metal robi. Nie chcę jeszcze tutaj od razu stawiać. Jeszcze nie wiem, co z tymi siatkami. Ogólnie to wymyśliłem sobie tak, bo już mogę wam powiedzieć, bo wy to widzicie w piątek. Niestety w poniedziałek nie będzie materiału, ponieważ nie wyrobię się z nagraniem go, a nie chcę tutaj siedzieć po nocach i nagrywać bezsensownie. Muszę też sobie troszeczkę w te wakacje odpocząć, więc na pewno w poniedziałek nie będzie i prawdopodobnie we wtorek też nie będzie materiału. Ale możliwe, że we wtorek zrobimy sobie live'a właśnie z Rafta i tam pokończymy jeszcze jakieś różne rzeczy, typu na przykład te siatki, które tutaj teraz widzicie, o tutaj, tu siatki, które widzicie, troszeczkę sobie porobimy jakieś duperele, typu jakieś tutaj jeszcze udoskonalenia, może tam zrobimy miejsce dla mew. Taki fajny live myślę, że się uda, powinno udać zrobić. Bo dzisiaj zobaczymy, ile się uda zrobić. Też nie chcę za długo przeciągać tego materiału, pół godziny, bo muszę jeszcze nagrać farminga, bo niestety usunął mi się zepsuł mi się materiał. Ten farming, który był wczoraj, to nagrywam drugi raz, chyba że go nie było, bo nie zdążyłem. Ja to tak teraz mieszam te odcinki, że to się człowiek nie połapie. Demonia, znowu tak cicho siedzisz, nic nie mówisz. W ogóle masakra. Dobra. No dobra, metale. Ostatnio było Monikę dobrze słychać, więc mam nadzieję, że teraz też. Niestety audio nie było za dobre. Nie było audio za dobre, ponieważ... Idziesz na nią? Nie, nie wiem. Monika ma laptopa, no i tam dosyć głośne są wentylatory, żeby to wszystko schodzić, wiadomo o co chodzi. No i było to troszeczkę słychać. Czyli teraz... No też może być troszeczkę słychać te wentylatory. Ja jakoś tam wyciszyłem to w programie, ale no też to idealnie nie jest niestety. Dobra, ja pójdę na tą tratwę. Nie, ja chcę iść. Tak? Zobaczymy, kto pójdzie. Kurde, nie da się od środka zbierać. Nie! Reki mnie uwalił oczywiście. Śmieszne by było, jakby teraz nam tratwa odpłynęła. O nie. Dobra, nieważne, nie ma co. Dobra, to ja mogę się zająć tutaj, no jak masz deski to super. Ja muszę iść sobie po młotek. Odłożę sobie chyba łuk, w sumie nie wiem, czy mi jest potrzebny teraz. W zasadzie łuk można by odłożyć i biorę sobie młoteczek. Plastik. Plastik potrzebuję na pewno, mam trochę plastiku, nie ma źle jeszcze z plastikiem. Bo musimy sobie tutaj zrobić... O tak to zabudować, bo raczej tutaj... Czy ty będziesz chciała dwa młynki do farby? No chyba se jaja robisz, typie. Dopiero to postawiłem, szmata jedna. O nie, ten gnój mnie teraz irytował. Andrzej, chodź tu na skrzypczenie. Masakra. Aha, jeszcze gwoździu muszę mieć. Andrzej. 7 gwoździ na szczęście. Gwoździ. Elegancko. Starczyło, dobra. Ja się zastanawiam nad tym silnikiem. Ogólnie to muszę zobaczyć, co ja tutaj potrzebuję tak naprawdę do tego wszystkiego. Układ scalony jeden mam. 5 sztabek metalu. I jeszcze musimy sobie zrobić
No, liny, deski, kurde, tych desek dużo trzeba. Jeżeli będzie jakaś wyspa na horyzoncie, to może ją ogarniemy. Ja na pewno muszę ten metal ogarniać, bo... No kurde, powiem wam, że dużo potrzebujemy go. Desek zresztą też. Okej, okay. Czy ja mogę jeden silnik chociaż zbudować? Nie, bo nie mam tego metalu. Ale ja będę miał 4 metale. Haha, kurde, klasa. Muszę deski tu wyłożyć, ale to deseczki jeszcze jakieś nazbieramy na pewno. Kurde, wszystko płynie? No nie, no my płyniemy na te odpadki, także nie ma źle, dobra. Jeszcze ten jeden metal. Wezmę sobie i zrobimy sobie od razu. Aha, jeszcze linę. Proszę? Zrobiłeś mi ten młynek już? Nie. No nie wiem, czy chcesz drugi, czy nie. A, możesz zrobić, bo to... No to bym musiał troszeczkę inaczej go zrobić. Tak ci się te farby zrobią? Okej. Okay. Znaczy ja go zrobię na końcu, teraz go nie zrobię, bo ja muszę te rury pociągnąć wszystkie. I no nie wiem po prostu jak mi to tutaj wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że się nagrywał, mam nadzieję, że miejsca na dysku starczy. Oby, bo kurde, wszystko zapchane, będę musiał sobie poogarniać ten komputer jeszcze. No, ten tydzień jakoś poszedł, mam nadzieję, że wszystko się udało nagrać, okej. Okay. Dobra, silnik, aha, od razu weźmy sobie te wszystkie dechy. I ja tutaj od razu metal sobie dalej robię, bo jeszcze go będziemy potrzebowali dużo. No cały go zużyjemy na pewno. Na pewno cały pójdzie. Dobra, czyli ten silnik miał być tak. Mam nadzieję, że tu mi ten dupek nie zje nic. Sorry za wyrażenia gnoju i po prostu mi irytuje. I dotąd chyba te siatki, więcej tam nie trzeba i tak nie ma jak chodzić. Dobra, jedzenko. Okej. Dobra, i zobaczmy co z tymi rurami. Co my tu potrzebujemy? Ster mamy, jeszcze jeden silnik się zrobi. Oczywiście. No właśnie, jak z tym silnikiem? Aha, to będzie musiał być obrócony po prostu w tą stronę. To. Dobra. My potrzebujemy te rury i się muszę zastanowić, jak to porobić. Mamy zbiornik do paliwa, rafinerię. Jak to wygląda? Zawias i śruba. Zobaczmy, jak to tutaj się robi. Mam zawias. Nie mam zawias. Dobra, masz. Aha, albo zawias, albo ten. Dobra, to ja biorę sobie zawias. I mamy zrobioną rafinerię. Tylko nie wiem, jak to działa. Aha, to już możemy sobie tego po prostu stawiać, widzę. Poczekajcie, to można by było postawić tak po prostu gdzieś na razie. Może to tutaj damy. Bo z tego, co mi się wydaje... surowe jedzenie. No dobra. Mamy powiedzmy jakąś rybcie czy coś tego typu. Pytanie, o może na przykład da się to zrobić. Są surowe, ale w tej drugiej skrzyni. No, no, ale ja bym chciał na przykład zobaczyć, czy grzyby można było tu dać. A czemu nie mogę? Umieść grzyb, ja zginiemy. No klikam E i co? A, wymaga miodu. Hehe, dobra. Zobaczmy. Tutaj jest miód. Może zamiast siekiery. Kurde, nie chcę tyle miodu. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Dawaj mi tu siekierę, gnoju. Weźmy tutaj miód. Czemu? Ej, nie rozumiem tego, jak to ma działać. Wiem, że wymaga surowe jedzenie, no ale co, nie mogę tu grzyba wrzucić. A tu niby wymaga miodu, tylko pewnie to jest plaster miodu, tak? Holy corn, a może trzeba zwykły miód zrobić? Może tam w słoiku. O, o, mango zjadło. Spoczko. A masz słoik tego miodu? Co? Nie, nie zrobiłam go, bo w końcu wiedziałam. Ej, ale te tutaj na te arbuzy da się malować. Spoczko. No tak. No to Monika właśnie taką kosmetyczkę też możesz robić cały czas, bo chcę tą serię skończyć. Znaczy no, kosmetologię, wiesz o co mi chodzi. Monika, kosmetyczka. O. Kosmetyczka. I myślę, że to będzie się... Ty, całe zrobiło. Co? Czekaj. Jeszcze wrzucę tutaj te mango. Kokosy. Kokosy wrzucę do tego. Dobra, jakby co ta... O, i wrzuca się tutaj coś. Okay? Możesz stawiać ten młynek, czy tam coś robić. Dobra, to wiem jak to działa. Spoczko. No dobra. I teraz tak. Co z tymi rurami? Weźmy sobie te rury.
A właśnie, jeszcze oświetlenie tu muszę zrobić. Same odpadki na rury, okej. Okay. No na szczęście odpadków mam dosyć nie dużo. Odpływamy. Co? Czemu od tej wyspy nie odpływamy? Chyba, że to jest inna. To jest inna wyspa. A! Taka duża. No, w miarę. Chcesz iść? No, mogę iść. To proszę bardzo. Dobra, ja się zastanawiam nad rurami. Dobra, tylko. Ale nie mogę. Jak to działa? Czekajcie. Ale czemu to jest tylko takie? Jak działają te rury? Czekajcie, a może muszę... Ej. Chwila, jak działają te rury? Znaczy ja nie mam coś jeszcze zostało odkrytego. Jak działają te rury? No bardzo śmieszne ty. Nie no, wszystko się nauczyłem. No ja się uśmiałam. Wszystko się nauczyłem, to... No przenoszenie substancji między maszynami. No fajnie, ale... No, czekajcie, no kurde. Muszę to wykminić, jak te rury ogarnąć. Dobrze, lec na tą wyspę. Patki tu, proszę bardzo. A co tutaj z tym? Kurde, nic nie widać. Wełnę... Idziesz spać? No mogę iść. Na tą wełnę odłożyłam... Tam gdzie liście, jakby co. No tam ja mam gdzieś na wełnę chyba, a to miało być przez zwierzęta odkładane. A, sorry. Dobra, trochę ciemno się zrobiło. O, lepiej. O kurde, no, mogę kurde, mi się to... wziąć. Ale, no, no o co chodzi, panie, że to się tutaj tak nie robi? Aha, prawym to kliknąłem, okej. Okay. Biorę plecak. Co? Mogę to tak? Aha, czekajcie, to lol. No nie no, będziemy to na ziemi robić, nie gdzieś tam w tym. Dobra, to czekajcie, muszę jeszcze zrobić tak. Metal sobie ogarnąć od razu. No zrobimy zaraz sobie oświetlenie. Muszę zobaczyć, co tam do oświetlenia było potrzebne. No dzisiaj takie stricte budowanko, rozkminkę musimy zrobić tutaj. Dobra. Aha, to gwoździe też z odpadków się robi. Na pewno. Odpadki. Kurde, tych odpadków zejdzie. Na pewno idź pod wodę. Dobra, na razie idę się rozejść. Patrzcie, jak to wygląda. Nie wiem, że nie wiem, a jakiego typu to jest wyspa? Właśnie nie wiem. Nie ma kresy. Nie jest aż taka duża. Wydaje dobra. Mi się, że jakieś dziki będą, ale tak myślę, że... Fajnie, ty, jeden silnik będzie działał, tylko wymaga biopaliwa, okej. Okay. A jeszcze pytanie, bo te biopaliwo stąd pozyskujemy, chociaż ja widziałem jeszcze taką. Gdzieś tu mamy. O, coś tego typu. Co to jest? Biopaliwo. Aha, i to jest prawdopodobnie taka sama pucha jak to. Podnieść biopaliwo. Aha, klasa. Już dwa biopaliwa. Mamy ciekawe, ile tego będzie potrzebne. No dobra, to w sumie to jedzenie nawet zobaczymy, jak to pyknie. My chyba ten silnik poprowadzę tędy, więc to jedzenie możemy sobie tu przenieść, ale na razie nie chciałem tego robić, wiadomo. To ja teraz bym się zajął tym silnikiem. Jeszcze jednym. Na pewno musimy zrobić sobie elektronikę. Do tego potrzebujemy sztabki metalu, miedzi, sorry, co ja mówię. No i musimy sobie przetopić jeden glon. Co to było? Tak. Co mnie tu ścinęło? Nie wiem. Chyba ptak tu jest, ale dziwna pewna tu jest. Dobra, metal mam, spoko. To będę miał zaraz zrobione. Aha, dwie sztabki miedzi, okej. Okay. Jest ptak? No, jak taki dzik jest. No, pewnie też taka typ, podobna wyspa. Taka mowa właśnie co mnie zabić. O, ja sobie zjem. Musimy zrobić te. Nie, szysz, ty... Idę. Zaraz umrę, no. Trawka z rekinę, sztos. Dobra. No, jeszcze to się nie zrobił. Ja te miski mógłbym zrobić. Czekajcie, jak się robi o te michy? Miski masz tylko... Glina po prostu. A gliny to ja wiem, że mamy... Nie? No
Dobra. Proszę bardzo, miski narobione. Ale ci misek zrobiłem. O, 6. No i gituba. A, jeszcze tu mam. O kurde, ile misek udało się zrobić elegancko. No dobra. Maść się przetopiła. My idziemy do elektroniki. Stwórz elektronikę i teraz te silniczki musimy ogarnąć sobie. Fajnie, jakbym pamiętał, gdzie to było. Tutaj ma... Kurde, gdzie są te silniki? Silnik jest tutaj, okej. Liny, deski... Dobra. Deski. A, nie mam desek, Monia. 16... nie, 11 desek potrzebuję. Liny... Coś się zrobi. Byś miała deski? Mam. Ale inny kolor chyba to bym zrobił. Jakiś taki kontrastujący. No wiem, tylko chciałam zobaczyć, czy się to malować. O, mewa się siadła, świetnie. Dobra, strzelam. Nie mam łuku. A, nie mam. Idziesz czy nie? Jeszcze mam jedno miejsce. Dobra, to nie będę tyle czekał na ciebie. Nie, no, jestem, dobra, zaraz przyjdę. Jestem zbyt cenny, żeby czekać. Bo tutaj zbieram do góry takie. Ciekawe, czy kokosy można wrzucać. No, nie no, spoczko myślę będzie. Możemy zobaczyć, ciekawe, czy w szklarni będą jadły mewy. Trzeba coś w szklarni zasadzić. Mówię, że w szklarni. No to zasadź w szklarni. Te moje kwiatuszki. Nie wiem, że tak po to widać, to nie będzie. Normalnie by się nie odbyło, ale dobra. Co by się nie odbyło? No, że one by tam urosły. Bo urosły by przecież, czemu nie? Światło. Jak nie ma? Zrobiłem. Światło. No patrz, są okna. Tu. No dobra, no. Tu drzwi otwarte. No wiem, no nie da się inaczej zrobić, ale myślę, że coś by tam urosło, nie? Ananas. Spokojnie, kurwa. No, w grze urośnie, no co? No w grze to na pewno urośnie, przecież to. Tu się da zrespić. Dobra, mam silnik, okej. Okay. A, Monika tu malowała to. Jeszcze musi te płotki pomalować i spoczko, wiecie, to wygląda. No takie... Pierdę trzeba dokończyć po prostu. Nie widzi. Okej. Okay. I ten silnik ogarnąć. A właśnie. No, R-kę musimy to obrócić. Znaczy, mogłem to tutaj ten silnik dać, ale żeby to było symetrycznie, to muszę go dać tutaj, okej. Okay. Silnik symetrycznie z elegancko. Tu będzie można uruchamiać spokojnie, wszystko można przestawiać. Chyba dwustronne, tak mi się wydaje. No nie, po prostu to jest dobra. Nieważne. Odpadeczki, rury robimy. I dawać mi te rurci. Ja nie mogę. Tu są rury, no dobra. Dobra, na razie 4, zobaczmy jak to pójdzie. Ja w moją stronę. Nie, 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 nie. No nie do mega. Dobra, jestem. Już się tu odkładam. Aha, rury się zakończyły. O, fajna ta skrzynka była. No i kurde klasa, panie. Panie, jaki system zrobiony. Profesjonalny, można by to wyżej robić, ale no nie ma sensu, myślę. Gdzieś tutaj robić coś więcej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, mogłem te rury ciągnąć ogólnie tutaj. Z tej strony, nie? Ale w takiej sytuacji jeszcze coś tutaj możemy dać, bo ja tutaj Monice zaraz to przerobię. Metal mi się chyba zrobił. Tak, metal mam. Jeszcze gwoździe muszę. Mam gwoździe, ej. To ja mogę chyba sobie to zrobić. Dobra, jeszcze dwa gwoździe sobie zrobię. Tutaj są gwoździe. Ja tutaj od razu sobie to zabudujemy. Dobra, to. To. Ej, to by nawet źle nie wygląda. Można by tutaj drugi postawić, ten zbiornik. No to zaraz Monice te farby poprawię trochę, bo to mi się nie podoba osobiście.
Tylko jeszcze nie wiem dokładnie, jak je to zrobić. No ogarniemy. Dobra, jeszcze dawaj tą jedną rurę. No i mamy, ty. Dzisiaj robi... testujemy. Mordo. Zabiją mnie. No dobra. Umieś jedno. Dwa, trzy to będzie akurat. Jeszcze raz zobaczę ten drugi zbiornik, żeby to jakoś fajnie wyglądało. To żeby cię nie zabili, to po prostu się nie zatrzymuj, okej? Zawias, liny, plastik. Ej, mogę to zrobić. Liny to jestem w stanie normalnie. Plastik będę miał, zawias mam. Plastik chyba też jest jeszcze, okej. 11 plastiku. Boże, dobra, leć. Pchnij. Okej. Na kontrolu. Masakra, nie? To co ona robi, to jest hit. Palce powyginane tego na klawiaturze. No weź. No sorry. No ale kurna, to widzę, co robisz, nie? Typie. To jest ziemia. Potrzebujemy ziemię? Nie. Dobra, ja to podokańczam. Jak będę miał troszeczkę metalu, no to zaraz sobie ten tutaj skończymy to po prostu i będzie elegancko. Monika będzie mogła malować. Jeszcze jeden młynek do farby zrobię. Tu był młynek do... Nie, gdzie jest młynek do farby? Ej stary, nie mi tu skoczyć, co jest? Nie wiem. Mam to zrobić. Ja jestem ślepy. Kret. Painting. Młyn do farby, okej. Odpadek, kamień. Deski. Aha, ty jeszcze nie wróciłaś z tej wyspy, czy już wróciłaś? Nie. Dobra, są deski. Tutaj tą kratę złapać. Ale nie umiem. Odpadek i kamień od razu. Weź dwa. Mi to wskoczy. Nie żartuj sobie. No nie żartuję, nie umiem tu wskoczyć. Gdzie nie umiesz skoczyć? A tu. Sekundka. Jak nie umiesz skoczyć? To co ja ci za parkura to mam robić? Mówisz się nie da. A się uwaga na pewno. Na dzika. Ja tu wskoczę tylko. Muszę znaleźć odpowiednie miejsce. Nie chcę tutaj widzów zostawiać. Czekajcie widzowie, spokojnie. Parkour jest zrobiony. No to tak się wskoczy, jak się wskoczyłem. Super. Dobra, młynek do farby jest zrobiony. Ale to muszę teraz rozkminić, jak tu ci tam ten młyn przesunąć. Chociaż czekajcie, w zasadzie to było dobrze, ten młynek. W zasadzie to był dobrze i ja tutaj po prostu zrobię jeszcze... Ej, może się to zmieści, poczekajcie chwilę. No, zaraszało się. No, to widziałaś, jak to zrobiłem. Wiem, ale... O, mogę zebrać. Plastik. It's fantastic. Dobra, wracę, bo tutaj są surowce potrzebne, a nie te twoje... Lecę, no. Pierdolety, kurde, dałaś mi tu akcję. Zabije mnie. Banzali. Masakra. No i widzisz gnojka, chwilę kuźwa, typie, klep się. Ja nie mogę. No, niech teraz spróbuję to zjeść. Uciekanko, kurde, nie zmieści się. No nie. To za szmata. Czy tu da się... No oczywiście, że da się wpaść. Będę musiał płotkować to chyba. Ale tak chyba lepiej niż jakbym tu coś kombinował. No chyba tak. Chociaż nie wiem, czy by tego... No dobra, to zaraz to płotkuję, tylko chciałbym pójść... Aha, to oświetlenie od razu za nocy to zrobię. Deski sobie wezmę i tutaj od razu muszę podłożyć deseczki.
Dobra. Oświetlenie muszę zrobić. Oj, zacząłem widzieć. Dobra, jest. Lampy, dobra. Aha, odpadki. Kurde, jednak tych odpadków już praktycznie nie ma. Na pewno dwie lampy, zaraz zobaczymy. O kurde. Dobra, czekajcie, tam musimy. Tam była dzida metalowa, ja na. Wielki. A dwie drewniane. Dobra, tu. To. Grzybki mam. Na pewno ty musimy, kurde, dawać mi tu więcej tych. No oczywiście desek nie mam. Jezu. Dawaj deski. Nie mam desek. Jak nie ma desek, ja nie zasadziłem. Trzymam. No trzy to mi naprawdę będą potrzebne. Nie już jesteś ogarnięta, czy będziemy stąd odpływać, czy nie? Możemy odpływać, chyba że mam iść pod wodę. Fajnie by było. Oj, też nie ma pasy. Dobra. Zobaczmy, odpadki i metal chyba będziesz musiała pozbierać. Znaczy to nawet. Muszę to wstawić te. To czekajcie, to jest środek tratwy. Tu bym musiał to. O! Czy by tu by coś to dało? To jest symetrycznie. Lepiej tak na. Jednak kurde, powiem wam szczerze, że najlepiej się oświetla na suficie. Chodź spać i jutro idę, znaczy się jeszcze dzisiaj. Jeszcze jeden odpadek, jedna lampa i mogę spać. Bo bym chciał tutaj jeszcze lampę postawić, znaczy powiesić. O, no i klasa, panie, patrz jak to wszystko ładnie oświetlone. Ja widzę. Ej, a ta rafineria mi zażarła paliwo. Aha, tu się nabiło ciśnienie. Dobra, my zaraz będziemy musieli sobie to biopaliwo zrobić. Trochę tego jedzenia mamy na szczęście. Pytanie, czy na przykład, gdyby głowy rekina się dało ogarnąć, klasa, klasa, to by było coś. Ej, nie wiem, wychodź. Czekajcie, ja mam trochę tych sztabek. Czy ja mogę zbudować? Ile jeszcze tego mogę zrobić tu? Dobra, papa, wszystko. Raz, ej, nie, kurde. A gdzie ja mam te... rekina przynęty, bo dziś była jeszcze nie, nie wiem, ale ja skończyłem teraz w tym momencie tak naprawdę. Dobra, mogę ten mój wyjść. Jakby to nazwać, czekajcie, bo nie wiem właśnie, czy lepiej tej rury nie pociągnąć by było tutaj i tu. Lepiej by było zdecydowanie ją tu pociągnąć, tylko czy mi wystarczy odpadków, jeszcze coś tam mam. Spróbujmy to naprawić. Dobra, trzeba naprawić, przerobić muszę. Mogę to. Jak to urzucić? Cini, halo? Co? Co ci nie pasuje? Chciałem to urzucić, ale się inny. Dobra. No to masz drzwiczki specjalnie porobione. Czy tutaj mogę urzucić? Tu. O, zdecydowanie to będzie lepiej. O, tu jest jeszcze zostało. Interesował się? Tak. Dobra. No i klasa. Nie muszę nic przerabiać. No i to jest zdecydowanie lepiej. Tu elegancko porobione. Tutaj tak często ja nie będę chodził. Monika to tutaj przeskoczy sobie bez problemu. Ej, no nie, rybka ogarnię. Myślę, że tutaj nic nie będzie przeszkadzać. Tu dwa zbiorniczki. Ja muszę tutaj jeszcze jedzenie wrzucić jakieś. Zobaczę, co tutaj ciekawego można robić. Trochę ryb można wrzucić, ale to będzie pewnie mało. Patrz, co za kupia ryba. Dobra, to coś tam wrzuciłem. No i widać, po co ten miód jest potrzebny. Jednak troszeczkę tego miodu trzeba. Nie wiem, czy Monika zbiera tam potem. A ja ryba mi chciała zrobić. Miód. Aha, tu troszeczkę jednak tego idzie. Jest tyle rudy. Stary, weź tam przynęty robot, to są rudy. Zdążę to wydobyć. Dobra, i tak zaraz jest koniec odcinka, nie będę robił przynęty. Chyba, że to... Chyba, że to jest glina. Dobra. Ty, to ja jeszcze myślę, że tutaj muszę jakąś skrzynkę jedną pierdyknąć. Jedną skrzynkę jeszcze tu zrobię.
Chociaż w zasadzie no mamy tu blisko magazyn, to może nie będę robił skrzynki, tu jeszcze to się wykorzysta pod coś tam. Te farby byś coś poprzynosiła. Weź go ogarnij, bo zaraz mi zdziadnie. Ja bym potestował, ale może jednak, ja wiem co zrobimy, zostawimy te testowanie na następny odcinek. Zostawię wam was z tym, no co nie. Tutaj nie widzicie. No i nie ogarnij. Na razie wsteczny odpalimy sobie. Zobaczmy, czy jeszcze nam się coś tu porobiło. Jeszcze się robi, dobra. Robi się, załadujemy. W zasadzie mamy już 30 minut, więc w sumie nie wiem, czy jest sens w ogóle czekać. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Co zrobiłem? No nie, bo powiedziałem, że kończę odcinek, nie będę robił przynęty. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Udało nam się skończyć tą maszynowę w końcu. Nie wiem, czy coś tu jeszcze dorabiać. Znaczy tutaj będziemy mieli miejsce, gdyby coś było potrzebne do zbudowania oczywiście. I jeszcze możemy wtedy magazyn troszeczkę powiększyć, ale Monika tu jeszcze coś pomaluje i myślę, że będzie elegancko. Mi się osobiście podoba, fajnie oświetlone wszystko jest, także jest ok. Mamy dwa młynki, w końcu też dosyć dobrze one wyglądają. No i chyba nie ma co tutaj więcej robić. Rury udało mi się pociągnąć jak najlepiej potrafiłem, jak najmniej miejsca zajmują, a jednocześnie wszystko się udało fajnie porobić. Także mówię, jeżeli wam się ten odcinek spodobał, no to oczywiście standardowo zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli ten cały kanał wam się podoba, no to subskrypcja z dzwoneczkiem. No i wszystkie potrzebne linki, na przykład do fanpage'a, Instagrama czy mojego drugiego kanału macie w opisie do tego filmu. Ja tobie oczywiście, Monika, dziękuję za ten materiał. No i widzimy się w następnych odcinkach. Oczywiście informuję, że w poniedziałek nie będzie materiału, także wtorek albo w środę musicie się następnych spodziewać. Miłego weekendu, trzymajcie się, do następnego. Cześć!